No to cóż, jeśli chodzi o pufa, no to ja już żadnych ciekawych ujęć, o, tu jestem, ujęć nie zrobię, ponieważ no kotek po prostu jest tutaj skochany, zawsze leci, wita się ze mną. Tak, będziesz ładnie jadł i oczka kropił, zaraz zobaczymy. Dalej będziemy kotka karmić, zobaczymy, ale on wcześniej tak dużo zjadł, że ja myślę, że nie będzie miał apetytu. Ale ma. Boże, jak ja się cieszę, że on ma apetyt. Natomiast tak jak mówiłam, jego nowy domek musi liczyć się z tym, że to będzie kotek wymagający leków i postępowania odpowiedniego w związku z jego jelitami, czyli z tym ewentualnym SIBO, które jest przekleństwem dla kotów. No ale co zrobimy? Zobaczcie, popatrzcie sobie troszkę na pufcia, który wcina. Ja uważam, że to jest przepiękny widok. Przepiękny widok. O. Tak, kochany kotek. Zostawię go tutaj, bo zostawiam drzwi otwarte i idę do dziewczynek. O tak, mam same dziewczynki. Nie. Czekaj, ja tylko te drzwi muszę tutaj założyć siatkowe, żeby pufciu sobie was widział, wiesz? No i teraz chciałam się tylko z tobą przywitać. Ty jesteś taka piękna tutaj na tym drapaczku. Cudo nasze po prostu. A reszta? O, zaraz będziemy oglądać. Cześć, kochane moje ptaszynki. Kochana moja malutka bączuszka śliczna. Taka śliczna bączuszka. Ona jest słodziutka, ona jest kochana. To jest taki cudowny kotek. Tak. Cudowny. Zaraz się pobawimy. A tu? Kto tutaj jest? A, nasz warczący. Warczący potwór. O, właśnie. Taki potwór. Zobacz. Myszka. Taka myszeczka. No chodź. Chodź się pobawimy. Zobacz. Myszka, myszka. A tam kto? Kto tam jest? A, tam Sisi, tak? Wy jesteście zaprzyjaźnione ze sobą. Miki. O, jest Sisi. A gdzie szakirkę macie? Gdzie macie szakirkę? Zaraz się pobawimy jeszcze. Zobacz, no. Ej. No, zobacz. Co to takiego? Zabaweczka? Będziemy się bawić? Chodź. No chodź. Chodź, pobawimy się. Chyba nie słyszycie, bo ja mam mikrofon pod brodą, ale może słyszycie te warkoty. Jedna i warkoty druga. No dawaj, chodź się pobawimy. Chodź. No jak tam? Test zdany czy nie? Tobie dać palec, to trzeba być odważnym człowiekiem, wiesz? Ty tak tą paszczę rozdzierasz. No chodź się pobawisz. Chodź, wczoraj byłaś na dole. Dałaś radę. No chodź, Sisi. Proszę, proszę, proszę. No, bawimy się. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. O, jak ładnie. O, jak super. Gdzie ta myszka? Gdzie ona tam chodzi? No, proszę. Przyjdziesz tu? Chodź. No, chodź, może przyjdziesz. Może przełom dziś nastąpi. Proszę. Proszę, przełom. Przełom, głaszczę kotka. No, głaszczę wędeczką. Przyjdziesz? Po prostu pobawimy z naszą Demi, która na pewno mi tego nie odmówi. Hop. Zresztą cieszę się, że nie odmówi, bo to znaczy, że się dobrze czuje. To jest najważniejsze na świecie, że koteczek się dobrze czuje i że nic mu nie jest. Coś pięknego. Właśnie chciałam jeszcze
Chodźcie, Niunie. Chodźcie. Warczą tam obie. Co chciałam powiedzieć? Aha, że chciałam wyjaśnić sprawę tego transporterka, który tutaj stoi, który wywołał wczoraj wiele domysłów. On tylko stoi tutaj, żeby przygotować tą, Boże, apkę do tego, że we wtorek ma kastrację i będę ją musiała zabrać. Zobaczcie, tam chodzi Pufek. On jest taki kochany, że to brak słów. Nie? Ganiaj, ganiaj. A gdzie Szakirka? Może Szakira się już uspokoiła, co? I może już nie ma tej żadnych objawów. O proszę, nie wierzę, kto to idzie. Aha, ona idzie tam. No to tam nie bardzo, bo te drzwi są tylko tak wsadzone, wiesz, kochanie. Przepraszam cię, ale ja nie mogę cię tam dopuścić, szepciu. No, chodź. Chodź się z nami pobawisz. Chodź. No chodź. Nuńka. Szalejemy, bawimy się. Bawimy. Czekaj, ja wezmę, wiesz co? Wezmę ten słupek, żeby ci łatwiej było. Oj, przepraszam was za ten film. Kręcony z ręki. Może coś innego wymyślę. Poczekajcie. Ona się tu pcha i jest bardzo chętna, ale ja jej nie mogę tu pozwolić, bo te drzwi są tylko tak włożone, że ona tylko łapką pacnie i już. Ojej, przepraszam, tutaj jakiś kabel się zaplątał. Coś mi dzisiaj te filmy nie wychodzą. Ale czekajcie, może będzie lepiej. To jest oczywiście nasza Demi, która nie odmawia zabawy. Ona musi mieć dom, który jej pozwoli na tą energię. Jest najmilszym kotkiem, jest cudownym kotkiem. Jest przemiła, oswojona, można brać na rączki, można w ogóle wszystko z nią robić. Jest kochana bardzo. Natomiast no jest, po prostu potrzebuje ruchu, bo jest młodym kotkiem. O. Ale jest taka ładna. Jest piękna z tym ogonkiem, z białą końcówką. No, ale widzieliście, jak Sisi zeszła i się odważyła. Tam jest Sisi. No, ponarzekałam sobie na nie dzisiaj, ale no cóż, będziemy się tym bardziej cieszyć, jeżeli nastąpi przełom. Niuńka, proszę, zejdziesz? Burczysz. Okej. Ale już nie burczy, ale nie japą, nie, niech nie kłapie na mnie. Tu jesteś, kochana. Ojejku, ojejku. Tu jesteś, tak? A gdzie Szakira? Szukam jej, nie mogę znaleźć. Gdzie ten kotek? Tu nie ma. Tu nie ma. Gdzie ten koteczek? Cio? Gdzie jest ten koteczek nasz? Ej. Burczysz, burczysz, nie? Dobra, idę się dalej bawić, bo popatrz, jak czeka na mnie. Zobacz, czeka na mnie Demi. Czeka, ale jeszcze też muszę poszukać, gdzie jest Szakira, bo jej w ogóle nie widzę. Dziwna sprawa. Chyba, że siedzi pod łóżkiem. Zaraz zobaczymy. Nie, pod łóżkiem jest Sisi. Tak, a Szakirka gdzie? Poszukamy. A, jestem, tak? No czemu ty tam siedzisz, rybciu? Chodź do nas. Chodź, słoneczko. O, kto tak blisko zagląda? No kto tak blisko? O, dostałam łapą, widzieliście? Ja cię kręcę. Ona jest bojowa, powiem wam, i to jest też takie średnio fajne, bo jak widać jest blisko mnie, ja się trochę nawet boję. Dobra, spróbuję Szakirę zachęcić. No nic, to jeszcze takie jedno ujęcie. Tu się bawi pięknie Demi, tu zagląda, proszę, kto zagląda. No. Kto zagląda? Złośnica nasza Sisi.
Tak? Sisunia? Tam zagląda. Zagląda nasza, słuchajcie, apka i ani zamierza zejść. No i jeszcze na dodatek dzisiaj Shakira siedzi pod łóżkiem i też nie wychodzi. Także ja z tymi kotami zwariuję, nie wytrzymam. Oddałam najfajniejszego kotka po Demi do Joasi. Joasia zachwycona. Czaruś cudowny, tak spragniony towarzystwa człowieka, całuje ich, wtula się. Po prostu już nie wie, co zrobić z tego szczęścia, że jest z ludźmi. Także to był bardzo dobry wybór, że go dałam, bo przynajmniej może sobie z nimi spać w łóżeczku. Delikatny, jest ugodowy, boi się Kubusia nawet. Także jest super. No, zaprzyjaźnimy się, Mika, zaprzyjaźnimy się, jak myślisz? Cio? Tak? No, burczenie już, tak? Za blisko, za blisko. Ale to i tak dobrze, że zeszła, wiecie, to jest i tak dobrze, ja się cieszę. To są takie pierwsze koty za płoty. Zaraz może zmięknie, no w końcu jak była domowym kotem, no to przecież nie może się tak długo zachowywać. Przykra sprawa, no straciły dom i nic na to nie poradzimy. Sytuacja była podbramkowa. No?